Rozmiar może zmylić, a takie bańkowe ewolucje to przecież nic trudnego. To jest dla mnie pestka. Wystarczy odrobina zaangażowania, no i fachowa instrukcja. Trzeba machać dobrze ręką, tymi kieczkami i trzeba odpowiednio ustawić. Inauguracja lata w zielonogórskim Norwidzie na całkiem sporą skalę. Bardzo mi się podoba, jak pani robi te wielkie. Ale na bańkach się nie kończy. Na patio w bibliotece imprezy dla najmłodszych przez całe wakacje, w każdy wtorek i czwartek. Nic innego nie robią, tylko bańki i bańki. Będzie pracowna kulinarnia Ence-Ręce pani Agnieszki Migdałek. Będą gry planszowe z gra publiką. Będą tańce indyjskie. Tańce egzotyczne z grupą młodzieży z gimnazjum numer 7. Będzie zumba dla dzieci. Straż pożarna pompuje wodę z miejskiej sadzawki. Będzie też, jak przystało na bibliotekę, wspólne czytanie. Zawsze tutaj rodzice znajdą taki azyl, bezpieczne miejsce, częściowo ocienione, gdzie będą znajdowały się zabawki, pełne wyposażenie do tego, żeby z dzieckiem przyjemnie czas spędzić. W letniej czytelni Norwida mile widziane całe rodziny. Zapraszamy dzieci w wieku już od 3 lat, 2 lat, a nawet dzisiaj mamy tutaj takie maluszki w wózeczkach, które też już przyszły poobserwować bańki mydlane. Opiekunowie też zadowoleni z odrobiny przerwy w zabawianiu pociech. Niektórzy na ten wakacyjny patent stawiają od lat. Super, w zeszłym roku Franek sadził roślinki, mieliśmy pierwszy raz kwiaty w domu i mieliśmy i bazylię i organa, w tym roku mamy bańki, przede wszystkim mamy czytanie przez wakacje. Także do południa mają czytanie i zabawę, a po południu mają komputer w domu. Także wszystko jest podzielone, oni się nie nudzą i wakacje są fajne, nie? Ale was dzisiaj dużo, bardzo fajnie. Kolejne atrakcje już w czwartek o 11:00. Szczegółowy harmonogram letnich spotkań pod chmurką na stronie internetowej Norwida.